Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Z tej strony Justyna Chwastek. Jest ze mną w studiu Aleksandra Sowa, która opowie nam dzisiaj o teatrze nowym Proxima. Od jak dawna istnieje Teatr Nowy i co możesz mi powiedzieć o jego strukturze? Jeśli chodzi o Teatr Nowy, to istnieje on od ponad 10 lat, natomiast przez prawie 10 funkcjonował na Gazowej, gdzie tak naprawdę dysponowaliśmy bardzo, bardzo małą salą i małą przestrzenią i też trochę mniejszymi możliwościami, no o wiele mniejszymi możliwościami, jeżeli chodzi też o to, co może się dziać na scenie i jakie są możliwości techniczne. Od półtora roku jesteśmy na Krakowskiej 41, to jest już no, o wiele większa scena, większa widownia, no i większe możliwości dla nas. Teatr został założony przez obecnego dyrektora Piotra Siekulskiego wraz z Tomaszem Kireńczukiem, Daną Bień i Łukaszem Błażejewskim, którzy byli wtedy absolwentami krakowskich uczelni. I tak naprawdę zrodził się z absolutnej pasji i miłości do teatru. Zajmujesz się właśnie w Teatrze Nowym PR-em i promocją, prawda? Dlaczego akurat to cię zainteresowało i dlaczego akurat zajmujesz się tym w Teatrze Nowym? Jeżeli chodzi o PR i promocję, to ogólnie zajmuję się tym od lat i to jest dość ciekawe, ponieważ z wykształcenia jestem teatrologiem, PR-owcem, marketingowcem jestem z praktyki. W samym Teatrze Nowym jestem od pół roku, wcześniej pracowałam w innych teatrach i tak naprawdę mam poczucie, że marketing w kulturze jest bardzo wyjątkowym rodzajem marketingu, bo tutaj nie do końca chodzi o to, żeby coś komuś sprzedać. Bardziej chodzi o to, żeby go zachęcić do partycypacji w jakimś wyjątkowym wydarzeniu duchowym. To jest coś, co naprawdę zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli chodzi o teatr, kulturę i jeśli chodzi o inne dziedziny życia, czy tak zwany no, marketing, powiedzmy, komercyjny, no, dotyczący, powiedzmy, no, produktowy, dotyczący jakichś masowych też produktów. Dlaczego to? Ja taką decyzję podjęłam no, bardzo, bardzo dawno, jeszcze jak współpracowałam z organizacjami pozarządowymi. W pewnym sensie to, że wtedy też pełniłam funkcję rzeczniczki prasowej, wynikło przez przypadek, ale potem stwierdziłam, że to jest jednak to, co chcę robić i z czym chcę związać przyszłość. Teraz, po tych dobrych kilku latach, kiedy już się tym zajmuję, widzę też, jak wiele nowych możliwości dają nowe media i jak wiele jest nowych koncepcji w obrębie marketingu. I to, co jest ciekawe i to, co jest fajne w tej pracy, to jest to, że ona w pewnym sensie cały czas się dezaktualizuje i cały czas trzeba się uczyć czegoś nowego, więc to jest fascynujące. No i też nie można osiąść na laurach, ponieważ no, chwila nieuwagi i tak dynamicznie wszystko się zmienia, szczególnie w social media, że no, trzeba mieć rękę na pulsie cały czas. Wspomniałaś też, że jesteś teatrologiem, więc w jakim momencie twojego życia, kiedy tak dokładnie nastąpił ten moment, że stwierdziłaś, że chcesz się związać z teatrem? Tutaj znowu był to trochę przypadek, ponieważ ja chciałam i poszłam na studia polonistyczne. Chciałam zawsze pisać i chciałam czytać. Zresztą dalej to uwielbiam i dalej to jest jakby pewną dominantą też w mojej pracy, no jako marketingowca. Właściwie pisanie, copywriting, creative writing to jest coś, co lubię najbardziej. Natomiast podczas studiów całkowicie przypadkiem trafiłam na zajęcia, które dotyczyły teatru. I no, jest to niesamowite, ale bardzo szybko stwierdziłam, że jednak nie polonistyka, jednak to, co ja chcę robić, to jest teatr. I jakoś dobrnęłam do końca tego pierwszego roku, ale potem szybciutko uciekłam na teatrologię i tam już zostałam do końca. Właściwie już na studiach teatrologicznych, a nawet jeszcze przed nimi, zaczęłam dość mocno się angażować w życie teatralne. Długo pisałam recenzje teatralne. Kręciłam się trochę wokół Teatru Słowackiego, potem przez
3 lata pracowałam w Łaźni Nowej i cały czas ten teatr był bardzo obecny. Jest taką dziedziną życia, że bardzo mocno pochłania i jak się już raz wejdzie w środowisko teatralne, już raz się zobaczy ten proces tworzenia dzieła teatralnego od kuchni, wejdzie się we współpracę z twórcami i gdzieś jest się we wnętrzu tego żywego organizmu, którym jest teatr, to naprawdę bardzo, bardzo ciężko z niego wyjść. I faktycznie to jest taka dziedzina życia, która jest absolutnie magiczna. Natomiast ja tą magię po latach już odbieram trochę inaczej. Nie w sposób taki, że nawet nie chodzi o to, co się dzieje na scenie, tylko chodzi też o transformację ludzi, których znamy osobiście i którzy nagle wychodzą na scenę i są kimkolwiek innym. Naprawdę zostawiają bardzo wiele swoich prywatnych spraw, trosk za drzwiami. I to jest niesamowite, jak też oni potrafią przemienić się na scenie. Ile to wymaga profesjonalizmu, ale też siły woli. Ja w ciągu kilku lat, kiedy pracuję w teatrze, widziałam już sytuację, kiedy aktorka w antrakcie odbierała telefon z informacją o śmierci swojej matki, ale musiała zagrać spektakl końca. I to są sytuacje niejednokrotnie traumatyczne, ale takie, które sprawiają, że ten teatr staje się miejscem jeszcze bardziej fascynującym. Wspomniałaś właśnie, że Teatr Nowy jest teatrem bardzo odważnym w wystawianych przez ciebie sztukach. Powiedz mi, jaki jest główny cel waszych spektakli? Czy mają one za zadanie uczyć, bawić? Myślę, że jedno i drugie. Wbrew pozorom, większość tych spektakli ma w sobie taki pierwiastek komediowy. Oczywiście czasami jest to śmiech przez łzy, natomiast dzięki temu udaje nam się osiągnąć efekt po pierwsze tego, że widz wychodząc od nas po tych powiedzmy 2 godzinach czuje, że miło spędził wieczór, ale w drugiej kolejności przychodzi taka refleksja nad tym, co to znaczy, to co on zobaczył na scenie. I to jest dla nas istotne. Skłaniać do dyskusji, skłaniać do refleksji, pokazywać rzeczy, które wydawałyby się są naszą codziennością w trochę inny sposób. Czy w Teatrze Nowym istnieją jakieś wydarzenia, oprócz oczywiście spektakli, na przykład festiwale czy konkursy? Oraz jakie plany na rok 2018 ma Teatr Nowy? Jeśli chodzi o wydarzenia dodatkowe, bardzo dużo jest wydarzeń około spektaklowych, jak spotkania, promocje książek, czy nawet takie spotkania warsztatowe. Natomiast naszymi głównymi dwoma sztandarowymi projektami, które mamy projektami społecznymi, to jest projekt 60+, Nowy Wiek Kultury i projekt BeBrave. Są to projekty, które przeprowadzamy w podkrakowskich wsiach i miasteczkach. W przypadku 60+ działamy z seniorami. Przez kilka miesięcy organizujemy dla nich warsztaty, szkolenia, które dotyczą wielu kwestii. Od asertywności po prowadzenie własnego, powiedzmy, mikrobiznesu, czy prowadzenie jakiejś grupy, czy koła seniorów. W przypadku i każdy z tych projektów kończy się w taki sposób, że podczas finału występuje jakiś ambasador 60+, a także seniorzy proponują jakiś swój własny projekt. Najczęściej są to spektakle muzyczne, które tworzą seniorzy wraz z reżyserem z Krakowa, który jest przez nas angażowany, ale to może być też wystawa, to może być koło seniora i inne tego typu projekty. W przypadku BeBrave tutaj działamy trochę na podobnej zasadzie, też w sposób warsztatowy, ale działamy z młodzieżą gimnazjalną, to teraz to już będzie, powiedzmy, koniec podstawówki. I to są tak naprawdę najważniejsze nasze projekty, które w miarę otrzymania przez nas dofinansowania co roku się odbywają. Powiedz mi właśnie teraz pokrótce, jakie macie plany na rok 2018? Planem właśnie, jeżeli skończyłam na projektach, więc planem jest też to, że te projekty się znów będą odbywać. W najbliższym czasie odbędzie się też premiera Nieważkości Wojciecha Farugi. To jest efekt zwycięstwa Wojciecha
Warugi w Krakowskiej Giełdzie Teatralnej i tego, że wybrał nasz teatr, aby tutaj zrealizować ten spektakl. Wczoraj rozpoczęły się próby, więc one trwają. Natomiast czeka nas jeszcze przynajmniej jeden tytuł, jedna premiera oprócz tego do wakacji. Na razie nie będę tutaj zdradzać. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, też przymierzamy się do tego, żeby stworzyć coś dla dzieciaków, więc to jest całkiem możliwe. A w najbliższym czasie jeszcze, jakbym mogła na sam koniec zaprosić, Getto Krakowskie, gościnny spektakl u nas premierowo taneczny, a także Lubię Wo Murzyni i Macabra Dolorosa. Bardzo zapraszam na Krakowską 41.